Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, że dawno nic się nie pojawiło, ale chciałem bardzo dokładnie przetestować tę myszkę. Ja spędziłem z nią ponad 2 miesiące czasu i w tym materiale postaram się powiedzieć wam dokładnie, co o niej myślę. Nie przedłużając, przed wami moja krótka recenzja o myszce Glorious Model Mouse O. Przyzwyczajenie się do tej myszki zajęło mi około 1,5 tygodnia. Muszę zwrócić tutaj uwagę na to, że ta myszka jest niesamowicie lekka i naprawdę musiałem zmniejszyć czułość w Windowsie i samą czułość myszy również w sterownikach, o których powiem później w tym materiale. Nie będę mówił dużo o wyglądzie tej myszki, bo niektórym się podoba, a niektórym nie, jest to oczywiście kwestia gustu. Jak widać na załączonym nagraniu mojej śwince Tediemu bardzo się ta myszka podoba, chociaż nie ukrywam, trochę został do tego zmuszony, ale musicie wiedzieć, że żadne zwierzę nie ucierpiało podczas kręcenia tego materiału. Okej, powiem krótko, co dostajemy w samym pudełku. Oczywiście dostajemy myszkę. Dostajemy również parę naklejek od firmy Glorious, instrukcję obsługi, czyli standard, krótką notkę przedstawiającą opis, jak podłączyć myszkę oraz jej funkcje. Dostajemy również krótką notkę od założycieli firmy z jakimiś marketingowymi pierdołami oraz opisem, jak bardzo wspaniała jest to firma. Powiem, jaki jest mój największy problem z tą myszką. Otóż myszka przyszła do mnie jakiś czas temu i wszystko było ok, działała świetnie, nie miałem z nią żadnych problemów. Największy problem to kabel. Otóż ten kabel jest reklamowany jako super lekki, który ma sprawić, że wasze ruchy w grze będą jeszcze szybsze, celniejsze, a myszka będzie jeszcze lżejsza i kabel w ogóle nie będzie odczuwalny. I to poniekąd prawda, ja tego kabla w ogóle nie czuję, on wygląda rewelacyjnie moim zdaniem i sprawdza się świetnie, ale do czasu. Zrobienie tego materiału zajęło mi dosyć długo, planowałem go wypuścić dużo wcześniej, ale na drodze pojawił się pewien problem. Otóż kabel w tej myszce przestał łączyć. Najczęściej zdarzało się to podczas gier FPS, kiedy moje ruchy myszki były bardzo szybkie i musiałem przesunąć ją z jednego miejsca na drugi, żeby trafić przeciwnika. Myszka traciła połączenie na kilka sekund i później wszystko wracało do normy, LEDy zapalały się na niej tak jak wcześniej, ale niestety nie dało się grać w taki sposób. Całe szczęście, że myszka, którą dostałem, była jeszcze na gwarancji i postanowiłem ją odesłać. Po jakimś czasie otrzymałem nowy model i jak na razie wszystko jest w porządku, ale musiałem trochę zmodyfikować kabel, ponieważ zabezpieczyłem go grubą warstwą taśmy chlejącej oraz tubkami ochronnymi na kabel, które twardnieją podczas ciepła. Nie wiem, jak długo moja modyfikacja myszki wytrzyma, ale na razie jest wszystko w porządku i nie mam na co narzekać. Niemniej jednak dziwi mnie to, że ten kabel myszki nie został wystarczająco dobrze przetestowany, zwłaszcza że ta myszka trochę kosztuje. Nie będę podawał dokładnych wymiarów myszki, bo to możecie sprawdzić na stronie producenta. Postanowiłem ją porównać z moją starą myszką, SteelSeries Rival 300. Glorious jest trochę mniejszą myszką i wydaje mi się, że przez wagę i przez to, że jej wymiary są trochę mniejsze od mojej poprzedniej myszki, właśnie to spowodowało, że przyzwyczajenie się do niej zajmuje trochę czasu. Ale jak już się przyzwyczaicie... O, panie! Ale o tym opowiem jeszcze trochę później. W tym materiale chcę jeszcze zwrócić uwagę na samo opakowanie myszki. Dziwi mnie trochę, że jak na taką cenę, którą trzeba wydać za tą myszkę, jej opakowanie jest zwyczajnie plastikowe. Zwróćcie uwagę, że w SteelSeries Rival 300 myszka, która ma ładnych parę lat i tak być może kosztowała wcześniej tyle samo, opakowanie jest dużo lepsze i mam wrażenie, że ta myszka jest zdecydowanie bezpieczniejsza, jeśli chodzi o transport do klienta. Przejdźmy do samych LEDów myszki. Moim zdaniem rewelacja. Te LEDy wyglądają znakomicie tylko i wyłącznie przez to, że zastosowano ten design tak zwany plastra miodu, jak to ludzie nazywają. Dostając myszkę, nie otrzymujemy z nią żadnych sterowników. Sterowniki można pobrać ze strony internetowej producenta. W oprogramowaniu do myszki Glorious możemy oczywiście zmieniać oświetlenie.
Mamy tu kilka opcji, możemy mieć stałe światło, różne kolory, możemy mieć pulsacyjne światło, oddychanie, możemy mieć tryb Glorious, który wygląda jak tęcza jednym słowem. Wygląda bardzo ładnie, ja jednak jestem przyzwyczajony do stałego koloru i taki sobie właśnie ustawiłem. Możemy również zmienić DPI myszki i mamy bardzo dużo opcji, jeśli chodzi o ustawienie. Oczywiście wszystko można zapisać i później jednym przyciskiem zmieniać czułości myszy. Mamy również kilka dodatkowych parametrów, o których nie chcę się za dużo rozwodzić w tym materiale. Wszystko możecie sprawdzić na stronie producenta lub na jakiejkolwiek innej stronie o tej myszce. Oczywiście możemy sobie całą konfigurację zapisać, wczytać. No, moim zdaniem jest to tak zwany standard i nie ma tu nic spektakularnego, a jednocześnie te sterowniki są bardzo proste i to jest w tym najlepsze, że to jest jedna strona i nie ma żadnych bajeranckich ustawień i to mi się bardzo podoba. Także duży plus dla producentów. Dobra, wspomniałem wcześniej o tym, że jak przyzwyczajicie się do tej myszki, to będziecie nieźle śmigać. I to racja. Ja na początku miałem z tą myszką problemy, przyznam się szczerze. Po pewnym czasie myślałem, że wrócę do mojej starej myszki i rzeczywiście tak zrobiłem. Podłączyłem sobie starą myszkę SteelSeries Rival, pograłem na niej chwilę i stwierdziłem, że to już nie jest to samo co wcześniej. Więc wróciłem znowu do Glorious. Wytrwałem z nią trochę dłużej i efekty zaczęły pojawiać się po mniej więcej tygodniu. Myszka jest zdecydowanie szybsza, łatwiej nacelować na przeciwnika. Na początku musiałem trochę pobawić się ustawieniami, to trochę zajmuje i naprawdę polecam być cierpliwym z tą myszką, a po jakimś czasie zobaczycie efekty. U mnie to zadziałało, tak jak wspomniałem, po mniej więcej tygodniu. U was może być trochę dłużej, trochę mniej. Niemniej jednak nie poddawajcie się, a naprawdę wasza celność w grach będzie zdecydowanie lepsza. Tak na koniec chciałbym podsumować, dla kogo jest ta myszka. No, na pewno jest dla entuzjastów. Czy profesjonaliści będą jej używać? Tego nie wiem, bo podejrzewam, że oni są związani jakimiś umowami z producentami. Jeśli chodzi o mnie, to Glorious zrobił świetną robotę, jeśli chodzi o design myszki i feeling i to, ile ta myszka waży tak naprawdę. Jest to małe urządzenie, zdecydowanie od graczy dla graczy, jak twierdzą twórcy. I ja im w tym wierzę. Naprawdę polecam gorąco i serdecznie tę myszkę każdemu. Dzięki, że oglądaliście ten materiał. Jeśli macie więcej pytań co do tej myszki, to zapraszam serdecznie do pisania komentarzy pod tym materiałem. A jeśli chcecie pogadać ze mną na żywo o tej myszce, to przychodźcie na moje streamy, które są prawie codziennie wieczorem, około 20. Możemy sobie pogadać o tej myszce trochę o grach, możecie mi zadać parę pytań, ja bardzo chętnie udzielę na nie odpowiedzi. Jeśli spodobał wam się ten materiał, to nie zapomnijcie o łapce w górze i widzimy się na streamach lub w kolejnym materiale. Dzięki i na razie.